Witam Was tutaj, cześć, czym wiąż. I zapraszam Was na kolejne krótkie info na temat news warszawskiego transportu publicznego. Jak może i wiecie, przed nami Wielkanoc. I ode mnie życzenia jeszcze będą w przyszłości, a póki co mogę Wam złożyć życzenia od warszawskiego transportu publicznego. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych, pełnych wiary i nadziei świąt wielkanocnych, a także punktualnej, wygodnej i ekologicznej komunikacji miejskiej składa warszawski transport publiczny. I z tej okazji chciałbym Państwu oczywiście złożyć też swoje życzenia, bardzo dziękuję, jeszcze będą życzenia ode mnie i od Sykuta, ale rzeczy ważne i ważniejsze, czyli o tym, jak będzie wyglądać komunikacja w związku z Wielkanocą. Rzecz jasna, to się wszystko zmienia, no i tak, komunikacja w dniach 12-13 kwietnia, czyli na Wielkanoc w bieżącym roku. W dniach 12-13-04-2022 rok, niedziela, poniedziałek, w okresie świąt wielkanocnych obowiązywać będzie rozkład dnia świątecznego, pomijając jeszcze niektóre wyjątki. Czyli zawiesza się kursowanie autobusów linii 118, 126, 129, 139, 155, 182, 195, 196, 201, 204, 206, 209, 219, 220, 249, 256, 269, 501, 527 i Z21. Wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dla linii 164, skrócenie trasy do krańca Wilanów, 177, wydłużenie trasy do krańca Parku Jedź Aleja Krakowska, 228, zastąpienie na Odolanach, zawieszenie linii 206, 251, skierowanie wybranych kursów przez Ogród Botaniczny. 519 i 522. To są autobusy ze specjalnymi rozkładami. Dalej, linie nocne w noce 12-13 i 13-14 kursować będą według rozkładu niedzielnego. Przechodzimy do tramwajów. Zawiesza się kursowanie tramwajów linii 11, 13, 14, 18, 25 i 31. Specjalne rozkłady jazdy dla tramwajów zostały wprowadzone dla tramwajów 1, 2, 9, 17, 22, 33. Dalej, komunikacja, jak się zmienia dla metra. Zawieszenie kursów nocnych w noce 12-13, 13-14 i zmiana częstotliwości kursowania. W M1 w ramach godzin 6-23, czyli właściwie cały dzień, będzie jeździć co około 6-7 minut i M1, M2, czyli pierwsza i druga linia metra, od godziny około 23, co około 10 minut do końca. I najważniejsza zmiana, czyli szybka kolej miejska, bez dodatkowych zmian, czyli w skrócie nic się nie zmienia. Oczywiście ZTM, jak zawsze, i właściwie WTP nas przepraszają za wszystkie zmiany i utrudnienia. Sądzę, że większość z Was nie powinno ich doświadczyć i oczywiście jeszcze raz składamy Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!